Cześć, z tej strony Domanu. Tradycji stało się zadość, jak co roku w ostatnią niedzielę wytypowaliśmy z Maciejem zawodników, którzy naszym zdaniem znajdą się w drużynie sezonu z Ligi Angielskiej, na której się najbardziej znamy. Doszliśmy też do wniosku, że skoro drużyny tygodnia zostały powiększone, to i może w drużynie sezonu znajdzie się nie 18, a 23 zawodników. Dlatego dodatkowo wybraliśmy 5 piłkarzy na głęboką rezerwę, a to nasze typy co do podstawowego składu. W bramce Kasper Schmeichel, zawodnik, który ma na chwilę obecną najwięcej czystych kont. Jego drużyna zajmuje pierwsze miejsce, a on sam rozpoczął wiele kluczowych akcji Leicester City swoimi genialnymi wykopami. Kasper widocznie wdaje się w ojca i uratował wiele punktów Lisom, a tu na karcie Drinkwater. Hector Bellerin. Jego podstawowa karta FIFA 15 oceniona była zaledwie na 61, ale Hiszpan niesamowicie się rozwija. Nie dość, że jest on jednym z najtrudniejszych do przejścia prawych obrońców, to dodatkowo regularnie, sukcesywnie bierze udział w akcjach ofensywnych. Ten zawodnik będzie jedyną skuteczną bronią przeciwko Aubameyangowi. Chris Smalling, zawodnik, który niesłychanie dojrzał w ostatnich miesiącach. Gdyby nie jego niemalże wzorowa postawa, zwłaszcza w pierwszej połowie sezonu, Czerwone Diabły mogłyby znajdować się obecnie w tabeli obok Chelsea. Ta karta wygląda seksownie. Toby Alderweireld. Belg jest bezapelacyjnie w chwili obecnej najlepszym środkowym obrońcą na Wyspach. Nie ma tu o czym dyskutować, natomiast nie otrzymał on żadnego informa i w FIFA jest niżej oceniony od Smallinga, więc jeśli system tworzenia kart z FIFA 15 wejdzie w grę, będzie miał on Tonca ocenionego tylko na 86. Christian Fuchs. Nie jest tak szybkim obrońcą jak Bellerin, ale również ma ogromny udział w akcjach ofensywnych, natomiast jeśli nie dostanie do końca sezonu żadnego IFA, jego karta prawdopodobnie będzie srebrna, a szkoda. Riyad Mahrez. Co ja tu mogę powiedzieć? Chłop zniszczył ligę. 16 bramek i 11 asyst. Szkoda, że jej nie wzięło się w tym roku za aktualizację sztuczek na kartach, bo jak wiadomo, w zwykłych sezonach Algierczyk ma już 5 gwiazdek sztuczek. Mesut Özil. Niemiec pobił rekord ligi w liczbie asyst. W chwili obecnej ma ich 18 na swoim koncie, a przed kanonierami do końca sezonu zostało jeszcze kilka meczów, więc prawdopodobnie ten wyczyn zostanie jeszcze wyśrubowany. Christian Eriksen. Duńczyk jest podstawowym ogniwem kogutów, które wciąż mają szansę na tytuł mistrzowski, a z racji, że ma on już kilka kart w formie, jego ewentualny Toc będzie prawdziwą bestią. Wydawało się, że Shaqiri zostanie największą gwiazdą w Stoke City w tym sezonie i owszem, Szwajcar jest dobry, ale jeszcze lepiej spisuje się Marko Arnautović, który ma na swoim koncie 10 bramek i 5 asyst, dzięki którym garncarze niejednokrotnie zgarniali 3 punkty. Harry Kane. W poprzednim sezonie Anglik wyrósł jak z podziemi, masakrując czołówkę klasyfikacji najlepszych strzelców, w której ostatecznie zajął drugie miejsce. W tym sezonie Kane jest jeszcze lepszy i prawdopodobnie zostanie najlepszym strzelcem ligi. Jamie Vardy. 6 asyst, 19 bramek, w tym 11 meczów rozegranych z rzędu ze zdobytą przynajmniej jedną bramką, co pozwoliło pobić Anglikowi legendarny rekord Ruda van Nistelrooya. Kluczowa postać w Leicester City i zasłużona karta TOC. Pytanie tylko, czy punkty na niej dodane będą względem najlepszego informa, czy karty Record Breaker. Mam nadzieję, że w grę wejdzie druga opcja. Na podstawowej rezerwie znaleźli się Jack Butland. Mogłoby się wydawać, że Stoke City będzie miało problemy po odejściu Asmira Begovicia, ale Anglik godnie go zastępuje i z formą, jaką obecnie prezentuje, sam szybko znajdzie zatrudnienie w klubie z top 4. Wes Morgan. O kapitanie Leicester City nie mówi się często, bo jest to zawodnik, który medialnie stoi w cieniu swoich kolegów, jednakże na tle ligi jest to piłkarz prezentujący bardzo wysoki poziom, ale Jamajczyk wspierany jest też przez N'Golo Kanté. Nikt nie przecina tak dobrze podań jak filigranowy Francuz. Jest to bardzo inteligentny zawodnik, którego określić można przygłupią nazwą stylu gry z FIFA – motorniczy. Dele Alli. Rok temu objawieniem kogutów był napastnik Kane. W tym sezonie największym wyłonionym talentem okazał się młody angielski pomocnik, który strzelił 7 bramek i asystował 9 razy. Uwaga Maciek, przygotuj się, Dimitri Payet. Francuz w 24 występach zdobył 9 bramek i zaliczył 8 asyst. Dodatkowo jest on zawodnikiem, który wykreował najwięcej sytuacji we wszystkich 5 najlepszych europejskich ligach. Oglądając jego grę, po prostu widać, że ma się do czynienia z geniuszem. Payet gra jednak czasami jako lewy pomocnik, więc jego karta TOC może być dostępna na tej pozycji. Sergio Aguero. Argentyńczyk radzi sobie nieco słabiej niż w ubiegłym sezonie, ale wciąż jest jednym z najlepszych napastników, który zdobył na chwilę obecną aż 17 bramek. Jeszcze lepszy od Aguero jest Romelu Lukaku. Belg zdobył 18 bramek i asystował 6 razy. Ten zawodnik widocznie dojrzał i coraz częściej gra na najwyższym poziomie.
Jeśli Everton się nie ogarnie, to Lukaku raczej długo w Liverpoolu nie pogości. Ta karta będzie rzeźnikiem. Czas na 5 głębokich rezerwowych, których jej dorzucić może w tym roku jako bonus. Ino by hajs się zgadzał. Ighalo, Nigeryjczyk, zdobył 14 bramek i asystował 3 razy. Śmiało można powiedzieć, że jeśli szerszenie się utrzymają, będzie to ogromna zasługa tego piłkarza. Daniels. Większość osób na starcie ligi skreśliło Bournemouth i postawiło Wisienki na pierwszym miejscu do spadku, jednak radzą sobie zdecydowanie lepiej i raczej zagoszczą w Premier League na dłużej, a Daniels wyróżnia się nie tylko w tej drużynie, ale również i na tle całej ligi. Eric Dier, kolejny ciemiężyciel, którego wkład w grę Tottenhamu jest ogromny. Nie ma on jednak obecnie żadnego informa, więc jego ewentualny toc będzie srebrny. Anglik gra również często na pozycji defensywnego pomocnika, więc jego pozycja również może ulec zmianie. Ross Barkley, gdyby nie on oraz Lukaku, sytuacja Evertonu mogłaby wyglądać bardzo nieciekawie. Anglik widocznie dojrzał, a w tym sezonie zdobył 8 bramek i zaliczył 7 asyst. Ostatnim zawodnikiem jest Kevin De Bruyne, który ostro zamiatał na starcie sezonu. Niestety doznał kontuzji, która uniemożliwiła mu grę przez wiele tygodni, ale już powrócił i zamiata dalej. Tak wygląda drużyna, którą przewidujemy z Maciejem. Wszystkie statystyki na kartach stworzyłem wedle własnego uznania w oparciu o system, jakim jej posługiwało się w poprzednich latach. Jeśli trafimy 15 z 18 lub 18 z 23 zawodników, to przyznamy sobie odznaczenie w postaci medalu z kartofla. Z tych kart najchętniej zagrałbym Arnautowiciem, Lukaku i Marezem. To byłby atak ostatecznego zniszczenia. Ciekawa jest też wciąż sytuacja w innych ligach, bo Suarez i Ibrahimović mają tyle informów, że ich tocy powinny być ocenione na 99, ale nie wydaje mi się, że IE będzie do tego zdolne. Dajcie mi znać w komentarzach, jakie jest wasze zdanie na ten temat i na jakie karty Team of the Season czekacie najbardziej. Na dziś to tyle. Do zobaczenia wkrótce. Cześć!